Karolina Kamińska, witam w poniedziałek 11 czerwca i zapraszam na Telefakty. Policja przestrzega przed brawurą za kierownicą. Niezachowanie należytej ostrożności przez jadącego mężczyznę osobowym Seatem, który prawdopodobnie nie stosował prędkości do panujących warunków na jezdni. Czytelnicy na nocnym spotkaniu w bibliotece. Przesłanie to jest to, żeby jak najbardziej zachęcić ludzi do odwiedzania bibliotek. Znamy wyniki gimnazjady. Trzeba mieć świadomość tego, jakie zespoły przyjechały. To przyjechały zespoły naprawdę bardzo mocne. W sobotę 9 czerwca tuż po godzinie 12 doszło do wypadku drogowego przy ulicy 11 listopada w Ostrowcu Świętokrzyskim. W zdarzeniu brały udział dwa samochody osobowe. Cztery osoby zostały poszkodowane. Najciężej ranną zabrało lotnicze pogotowie ratunkowe do szpitala w Kielcach. W sobotę 9 czerwca 2018 roku na ulicy 11 listopada w Ostrowcu Świętokrzyskim między godziną 12 i 13 doszło do zdarzenia drogowego z udziałem dwóch samochodów osobowych. Na miejsce udały się służby ratownicze, policja, straż pożarna oraz lotnicze pogotowie ratunkowe. Minioną sobotę przed godziną 13 doszło do zdarzenia drogowego, gdzie kierujący samochodem osobowym marki Saab wykonywał manewr skrętu w lewo w ulicę Sikorskiego i został uderzony przez jadący za nim samochód osobowy marki Saab, którym kierował 46-letni mężczyzna. W wyniku zdarzenia uczestnicy zostali przewiezieni do szpitala, z czego 15-letnia pasażerka osobowego Saaba została przetransportowana lotniczym pogotowiem ratunkowym do szpitala w Kielcach. Jak wynika ze wstępnych ustaleń, uczestnicy tego zdarzenia doznali obrażeń ciała skutkujących rozstrojem zdrowia poniżej dni 7. Uczestnicy tego zdarzenia byli trzeźwi. Łącznie samochodami uczestniczącymi w zdarzeniu drogowym podróżowały 4 osoby. 3 osoby zostały przetransportowane do ostrowieckiego szpitala. Czwarta osoba, 15-letnia dziewczyna, została przewieziona helikopterem lotniczego pogotowia ratunkowego do Kielc. Wszystkie te osoby zostały poszkodowane. 3 z nich zostało zawiezione do ostrowieckiego szpitala przez karetki i 1 została transportowana śmigłowcem pogotowia ratowniczego do Kielc. Nasze działania w pierwszej kolejności polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz udzielenia wszystkim osobom poszkodowanym kwalifikowanej pierwszej pomocy. Później przejęło te działania od nas pogotowie ratunkowe, które zadecydowało właśnie o dyspozycji tego śmigłowca. My przygotowaliśmy plac do lądowania samolotu oraz pomogliśmy sprowadzić go na dół. Było to niebezpieczne zdarzenie, stąd tyle osób poszkodowanych. Według wstępnych ustaleń policji przyczyną zdarzenia drogowego było niedostosowanie prędkości do panujących warunków na jezdni. Niezachowanie należytej ostrożności przez jadącego mężczyznę osobowym Seatem, który prawdopodobnie nie stosował prędkości do panujących warunków na jezdni. Policjanci wstępnie zakwalifikowali zdarzenie drogowe jako wypadek drogowy. W toku prowadzonego postępowania wyjaśniającego policja najprawdopodobniej zmieni klasyfikację czynu na kolizję drogową. Utrudnienia na drodze mieli też dziś kierowcy podróżujący z Ostrowca Świętokrzyskiego w stronę Waśniowa. W Szewnie doszło do na szczęście niegroźnego zdarzenia z udziałem samochodu osobowego i autobusu. Dzisiaj przed godziną 7 doszło do zdarzenia drogowego w miejscowości Szewna na ulicy Kieleckiej, gdzie jadący samochodem osobowym marki Opel, 60-letni mężczyzna, jadąc od strony Ostrowca Świętokrzyskiego, wykonując manewr w lewo na teren swojej posesji, został uderzony w tył przez jadący za nim autobus marki MAN, kierowany przez 63-letniego mężczyznę. W chwili zdarzenia w autobusie nie znajdowali się pasażerowie. Na chwilę obecną mężczyzna został przewieziony do szpitala i nie są znane jego obrażenia. Uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi. Sobotni wieczór mieszkańcy Ostrowca Świętokrzyskiego oraz innych miast w Polsce mogli spędzić w bibliotece. A to za sprawą Nocy Bibliotek. Jakie atrakcje czekały na uczestników wydarzenia w Bibliotece Pedagogicznej na osiedlu Ogrody w materiale.
W murach Biblioteki Pedagogicznej w Ostrowcu Świętokrzyskim odbyła się druga edycja Nocy Bibliotek. Jej organizatorami są Miejska Biblioteka Publiczna, Filia Biblioteki Pedagogicznej oraz Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości. Liczne konkursy, zabawy i gra biblioteczna to tylko niektóre z atrakcji dla młodzieży. Teraz trwa quiz Czy mnie jeszcze pamiętasz, a następnie będzie się odbywała gra biblioteczna, gra edukacyjna, Drogi do Niepodległości. I tutaj polega ona na tym, że tutaj w bibliotece są umieszczone pewne ważne punkty związane z odzyskaniem przez Polskę niepodległości. Punkt główny, kwatera marszałka, są również legiony, Orlęta Lwowskie, Czyn Powstańczy, Bitwa Warszawska. Niepodległa w bibliotece. Pod takim hasłem działała ostrowiecka placówka. Natomiast ogólnopolskim słowem kluczem była Rzeczpospoczyta. Akcja ma za zadanie kształtować czytelnicze zainteresowania i łamać stereotyp nudnej biblioteki. Noc bibliotek, takie główne przesłanie to jest to, żeby jak najbardziej zachęcić ludzi do odwiedzania bibliotek, młodzież, dorosłych, dzieci, żeby ta biblioteka była miejscem, które jest utożsamiane z wypożyczaniem książek, oczywiście, ale ze świetną zabawą, z tym, że nie należy się naprawdę biblioteki bać, bo biblioteka to nie są jakieś nudy, tylko naprawdę można tutaj się świetnie bawić. I takie akcje poprzez zabawę propagują czytelnictwo, zachęcają przyszłych potencjalnych czytelników i oczywiście stałych też czytelników do odwiedzania bibliotek i do tego, że czytając można się świetnie bawić i biblioteki naprawdę nie są takie straszne. Młodzież w trakcie tej akcji mogła uczyć się poprzez zabawę. Zróżnicowana tematyka quizów i gier zadowoliła młodych czytelników. Jestem pierwszy raz, ogółem nie byłam na takich, ale bardzo fajne. Wydarzenie przede wszystkim było skierowane do osób ze szkół ponadgimnazjalnych. Poziom atrakcji został dostosowany do ich wiedzy. Młode pokolenie najwięcej może też skorzystać z tych rzeczy, z tych atrakcji, które dla nich przygotowaliśmy, właśnie młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych, chociażby ta gra edukacyjna, ona jest przeznaczona dla osób, dla właśnie młodzieży już ze szkół średnich. Być może gdyby, jednak ten poziom trudności jest troszeczkę większy, a ponieważ przez cały rok obchodzone są różne imprezy związane ze stuleciem odzyskania przez Polskę niepodległości i dużo tych imprez skupia się, odbiorcą tych imprez są młodsze dzieci, dzieci w wieku szkolnym, ze szkół podstawowych, to my chcieliśmy wyjść do tych środowisk dzieci ze szkół ponadgimnazjalnych, ze szkół średnich, którzy wkraczają w dorosłość. Jak się okazało, nie wszyscy podołali zadaniu. Organizatorzy obmyślili różnorodne quizy. Niektóre z nich były podchwytliwe i zbiły z tropu uczestników. Jedna osoba trafiła tylko poprawnie. Tekst, który tak ogólnie jest bardzo znany, ale to była druga zwrotka, która brzmi: Twego dzieła Chrzciciela Bożycze, usłysz głosy, napełń myśli człowiecze, słysz modlitwę, jąż nosimy, a dać raczy, jegoż prosimy, a na świecie zbożny pobyt, po żywocie rajski przebyt. Kyrie eleison. Zagadką dla młodocianych okazała się być druga zwrotka Bogu Rodzicy. Propagowanie czytania i dawanie możliwości kontaktu z literaturą to świetne inicjatywy, które przyczyniają się do rozwoju młodych ludzi, a przede wszystkim zachęcają do sięgania po książki. W najbliższą sobotę, 16 czerwca o godzinie 16 w Centrum Pozytywnego Nauczania przy ulicy Trzeciaków odbędzie się dzień otwarty. Wszyscy chętni będą mogli zapoznać się z ofertą na wakacje oraz ofertą kursów języka angielskiego metodą Helen Doron. Where is a blueberry? Where is a blueberry? A blueberry. Is it a blueberry? Mm-mm. Is it a blueberry? Angielski metodą Helen Doron opiera się na czterech głównych filarach. Po pierwsze, zajęcia odbywają się w małych grupach. Dzięki temu możliwe jest indywidualne podejście do każdego ucznia. W metodzie Helen Doron uwzględnia się różnorodne style. Jest ruch, muzyka i potrzeba zabawy, co daje radość z uczenia. Poza tym podczas zajęć stosuje się pozytywne wzmocnienie. U dzieci i młodzieży wspierana jest pewność siebie. A dodatkowo stosuje się tak zwane zanurzenie w języku. Uczestnicy zajęć mają możliwość słuchania poprawnego angielskiego poprzez różnorodne media. Te cztery założenia metody stosowane są m.in. w Centrum Helen Doron w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Cały czas się rozwijamy i dodatkowo do takich typowych zajęć, typowych, nietypowych, zajęć języka angielskiego. W tej chwili mamy już również oferty multimedialne, tak? Czyli do kursu jest dodatkowo są książeczki z rozszerzoną rzeczywistością, a oprócz tego aplikacje na tableta i platforma internetowa. Wiadomo, że w tej chwili w tym środowisku dzieci również rozwijają się, więc jakby wychodzimy naprzeciw. Natomiast nadal głównym jakby takim założeniem metody jest słuchanie, tak? Czyli nauka języka angielskiego, tak jak języka ojczystego, poprzez słuchanie. Dodatkowo na zajęciach prowadzący i uczestnicy posługują się wyłącznie językiem angielskim. Metoda Helen Doron trafia do szerokiej grupy odbiorców. Jeśli chodzi o wiek, to w zasadzie proponujemy zajęcia już od trzeciego miesiąca życia, a kończymy, tak naprawdę chyba nie kończymy, bo nie ma limitu. W tej chwili w centrum najmłodsze dziecko ma rok, a najstarszy klient ma 70 lat. Dla najmłodszych uczniów pomiędzy pierwszym a trzecim rokiem życia stworzone zostały dwa kursy oparte o język angielski. Ta grupa pracuje w ramach kursu It's a Baby Dragon. Let's jump! Let's jump! I have a dragon. To pełen zabawy i muzyki kurs dla dzieci. Interakcja na zajęciach oraz inspirujące ćwiczenia i gry powodują, że dzieci uczą się mówić po angielsku w sposób łatwy i naturalny, równolegle do nauki języka ojczystego. A to nie jedyne możliwości, jakie najmłodszym oferowane są w placówce. Oprócz kursów językowych proponujemy inne formy aktywności dla dzieci, głównie dla dzieci, dla dorosłych również. I w tej chwili są to warsztaty takie artystyczne, Art Kids dla dzieciaków w soboty. Są warsztaty igła z nitką, a więc takie podstawy projektowania i szycia dla dzieci. Planuję od nowego roku szkolnego wprowadzić strefę baby, babykowo, czyli zapraszam wszystkie mamy z dziećmi. W zasadzie od 0 do 3 lat będą to głównie zajęcia skupiające się na sensomotoryce, pracami z różnymi materiałami plastycznymi, spożywczymi, tak by rozwijać motorykę małą. I wprowadzam też dwujęzyczność na te zajęcia, więc będzie to praca również z globalnym czytaniem. Zanim jednak nowy rok szkolny i nowe przedsięwzięcia, to na dzieci czekają wakacje, które mogą spędzić ciekawie i twórczo. Taka oferta przygotowana została w centrum. Wakacje mamy zarówno w centrum, jak i plenerowo. W związku z tym, że jakby promujemy zarówno zdrowe odżywianie, jak i kontakt z naturą dla dzieciaków, zajęcia plenerowe odbywają się w lesie. Mamy pokazy kowalstwa, mamy sztukę rozpalania ogniska, mamy budowanie szałasów, no i oczywiście odwiedziny w różnych tutaj okolicznych farmach i gospodarstwach. W planach są dwa turnusy, w ramach których opieka nad dziećmi sprawowana będzie w godzinach od 8 do 16. Szczegółowe informacje dostępne są na Facebooku Centrum Helen Doron w Ostrowcu Świętokrzyskim. Okazja do zapoznania się z ofertą centrum będzie też w najbliższą sobotę, 16 czerwca o godzinie 16. Wtedy to odbędą się bezpłatne lekcje pokazowe. Galeria Ostrowiec szykuje się do ważnego wydarzenia. 23 czerwca odbędzie się impreza pod hasłem Letnie przesilenie, baw się z nami w jeszcze lepszej Galerii Ostrowiec. Przewidziano moc atrakcji, które poprzedzi casting dla najmłodszych, podczas którego jurorzy wyłonią 6 dzieci, które wezmą udział w pokazie mody i zaprezentują kolekcję mody dziecięcej podczas wydarzenia. Casting już jutro, 12 czerwca, w godzinach od 16 do 19. Mogą w nim wziąć udział dzieci w wieku od 5 do 9 lat. Zakończył się 3-dniowy finał ogólnopolskich igrzysk młodzieży szkolnej w piłce siatkowej rocznika 2002-2004. Turniej rozgrywany na ostrowieckich halach zwyciężyły siatkarki z Legionowa. Na 8 miejscu zawodniczki zespołu szkół ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego zakończyły nieoficjalne Mistrzostwa Polskich Gimnazjów
w ramach ogólnopolskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w piłce siatkowej dziewcząt. Podczas trzydniowego turnieju siatkarki ostrowieckiego SMS-u rywalizowały w Ostrowcu w gronie 15 najlepszych zespołów naszego kraju w tej kategorii wiekowej. Ósme miejsce najgorsze w tej pierwszej ósemce, ale trzeba mieć świadomość tego, jakie zespoły przyjechały. To przyjechały zespoły naprawdę bardzo mocne. Przed chwilą się zakończył finał i Legionowe ograło z Poznaniem. My trafiliśmy niestety na oba te zespoły w eliminacjach. Po pięknych meczach poprzegrywaliśmy. No niestety, taki jest sport. Może inne losowanie, może by było inaczej. Natomiast jestem zadowolony z poziomu grania dziewczyn, z tego, że się zaprezentowaliśmy nieźle. Myślę, że też cała Polska siatkarska, młodzieżowa usłyszała o Ostrowcu. To też jest nasz sukces. Mistrzowski tytuł po bardzo dobrym finałowym spotkaniu przypadł młodym siatkarkom z Legionowa, które 2-0 pokonały drużynę z Poznania. Te dzieciaki wycisnęły z tego sezonu po prostu maksa. Już więcej się naprawdę nie da. Zasłużyły na to, żeby solidnie teraz odpocząć i to naprawdę była ciężka praca wielu ludzi. Mimo ósmego miejsca siatkarek z Ostrowca ten wynik należy traktować w kategoriach sukcesu, na który solennie zapracowały podopieczne trenera Wojciecha Gawrona. Odnieśliśmy sukces jako organizatorzy, jako szkoła mistrzostwa sportowego. Tak jak tu przed chwilą pan redaktor powiedział, dla nas ta impreza to było duże wyzwanie, nie tylko logistyczne, ale to było pierwsze przedsięwzięcie tego typu, żeby Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Ostrowcu organizowała mistrzostwa rangi ogólnopolskiej. 15 ekip najlepszych z całej Polski. No to już o czym świadczy. Duże zainteresowanie najlepszych klubów. No mamy potwierdzenie, że Legionowia, mistrz Polski Młodziczek przyjechał tutaj i reprezentował województwo mazowieckie. Dziewczyny wygrały, także potwierdziły tą swoją dominację w kraju. Cieszymy się z tego, że nasz zespół też był liczącym się tutaj zespołem. Przegrał z późniejszym finalistą tylko w tiebreaku, także to też dobrze świadczy o tym, że dziewczyny były dobrze przygotowane. Fajnie tutaj wypadły, fajnie się zaprezentowały, ale dla nas najważniejszą rzeczą to jest to, że mogliśmy wspaniale wypromować naszą szkołę. Dobrym przykładem dla ostrowieckich przedsiębiorców jest starszy cechu rzemiosł w Ostrowcu, który od lat wspiera bardzo dużo imprez sportowych organizowanych w naszym mieście. Pomaga też klubom sportowym działającym na terenie Ostrowca. Tylko naśladować. Ja jestem w ogóle bardzo zadowolony, że taki turniej odbył się właśnie u nas w Ostrowcu Świętokrzyskim. To naprawdę duża impreza sportowa, mnóstwo młodych ludzi, młodych dziewczyn. Wspaniale się tutaj bawiły, bo jestem tutaj od początku tego turnieju. Ale to nie tylko zabawa, wiadomo, to już sport profesjonalny. Wspaniałe zaplecze dla klubów. Myślę, że dobry przykład daje SMS, organizując tego typu turnieje. Wielki szacunek dla osób, które zaangażowały się w organizację tego turnieju. Myślę, że poziom dość wysoki jak na te roczniki. Jestem dowodem na to, że warto tutaj inwestować w sport, ponieważ moim zdaniem największą wartością i najlepiej inwestować w młodych ludzi, w młode osoby, które w przyszłości mogą się stać tak jakby podstawą, podwaliną, fundamentem dla zespołów senioralnych. Mamy bardzo wiele oczywiście tutaj sekcji w naszej drużynie, w naszym klubie KSZO i właśnie czy siatkówka, czy piłka ręczna, czy piłka nożna to dyscypliny sportowe, w które powinniśmy inwestować i nasze drużyny budować z zawodników, którzy tutaj właśnie są kształceni w Szkole Mistrzostwa Sportowego. Wszystkie zespoły biorące udział w ostrowieckich zawodach otrzymały od organizatorów upominki, a najlepsi okolicznościowe puchary i medale. I tą sportową informacją kończymy dzisiejsze wydanie Telefaktów. Ja dziękuję za uwagę i do zobaczenia jutro o 17:30.